Co jest? O kurde, to jest normalnie jakaś alienowska basa? Co jest? To są statki kosmiczne! Witam wszystkich bardzo serdecznie z Limpo! I witam was w kolejnym update'cie z Planet Craftera. Sporo minęło od ostatniego odcinka, ale też sporo się zmieniło, ponieważ przez ostatni czas było masę małych update'ów, ale był też jeden duży. Głównie te małe polegały na naprawie jakichś rzeczy, zmienieniu jakichś małych drobnostek, które większego znaczenia nie mają i nic większego do gry nie dodają. Ale był jeden duży update, który zmienia już dużo i dodaje masę kontentu, który sobie teraz obejrzymy i się nim trochę pobawimy. A dokładniej, z nowych schematów. Nie wiem, czy mieliśmy coś takiego jak biomasa ekranowa. Chyba to jest coś nowego, dlatego potem sobie to sprawdzimy. Ale z takich ciekawszych rzeczy niezwiązanych z ekranem, na przykład jest coś takiego jak filtr powietrza. Zmniejsza użycie tlenu w zależności od stopnia terraformacji. Okej, skraftujemy sobie to. Mamy auto rzemieślnik. Automatycznie stwórz wybrany przepis, jeśli składnik znajduje się w określonym zakresie w szafkach lub bezpośrednio na świecie. Okej, to chyba rozumiem, o co chodzi, ale ciekawe, inkubator. Użyj tego, aby stworzyć nowe owady i larwy. A nie, to chyba już mamy, to jest ten zwykły inkubator, który tu mamy, tak? Tak, dobra, myślałem, że to jakiś inny inkubator, który zwierzęta jakieś można robić. Dobra, nie, czy się zawiodłem, szkoda, że nie zwierzęta. Ale mamy coś takiego jak pręt osmu, nie? Czyli pręt osmium. Wygląda on, nie powiem, jak jakaś czarna dziura dosłownie. Ale do czego on jest, jeszcze nie wiem, ale zakładam, że jak go dodali, no to pewnie jest jakiś crafting związany z nim. Tu nic ciekawego nie mamy. No dosłownie nic tu nie ma w sumie ciekawego. A na cieple coś mam nowego? Na cieple nowego też nic nie mamy. Dobra, no to może na ciśnieniu coś nowego będzie. Jakieś nowe schematy. Ekstraktor rudy tier 3. No tego raczej nie mieliśmy wcześniej. Jest ekstraktor rudy tier 3. Wydobywa rudy z ziemi w zależności od wyboru użytkownika. Ej, to jest super. To się przyda na pewno ekstraktor, tak jak tutaj. Będę sobie po prostu wybrać jedną rzecz, którą będą robić i one będą tę rzecz robić. To jest super, podoba mi się to mega. Ale to nie koniec, no, oczywiście nie koniec. W tym oto craftingu możemy oczywiście filtr powietrza zrobić. Ogółem, jako że byliśmy do przodu z terraformacją, to byliśmy już na następny nowy poziom, który został zupdate'owany. I ten poziom to atmosfera O2, czyli w skrócie tlen. Jesteśmy na etapie takim, że nie potrzebujemy tlenu już. Możemy wchodzić gdzie chcemy, jak chcemy. Bazy nam nie są potrzebne, nic nas nie ogranicza. Wszędzie możemy sobie oddychać. Czyli tak naprawdę mogą żyć tutaj zwierzęta i wszystko. Równie dobrze, ta planeta już jest absolutnie zdatna do życia. Pewnie coś tam jeszcze dałoby się z nią zrobić, na przykład właśnie zwierzęta ogarnąć. Następny etap to są ryby, tylko ten etap nie istnieje. Zawsze jak ta kreska jest, to ten etap zwyczajnie chyba nie istnieje. Dlatego to jeszcze nie zostało dodane, dlatego pójście na dalszy etap no nie ma znaczenia obecnie, nic to nie zmieni nam, że pójdziemy sobie dalej. Ale tak czy siak twórcy postanowili dodać coś więcej z terraformacją. I na przykład dodali podgrzewacz tier 5. Nie, wygląda on zaskakująco potężnie. Czy jest coś jeszcze, co jest tieru 5? Rozsiewaczy drzew nowych nie ma. Z wyglądowych rzeczy też nic nowego tak naprawdę nie ma. Jest chyba ten jeden nowy monitor, tak, to jest ta biomasa ekranowa, zaraz sobie go sprawdzimy. Zaraz, ja umieram! Nie! Dobra, to czytaj! Uwaga! Przeżyłem! Dobra, cofnęło mi do tyłu w grze, ale i tak nic nie zrobiłem przez ten cały czas, więc nic się nie stało. Teraz przeżyłem i nie stracę ekwipunku, tak? A tak, coś mam. Znaczy i tak mógł sobie go zebrać, nie? Ale no. Jo, co jest? Wiertło tier 5. Pręt super stopu, pręt 8 i pręt super stopu. Co jest? To same pręty używa, nic więcej. Ale dziwne. Ale powalony. Ile to ma ciepło? Znaczy ciśnienie? 4000, a to ma 500. Ja pitole, 8 razy lepsze to jest. Energii też oczywiście o 8 razy więcej zżera, nie? Ale jest 8 razy lepsze, nie? Więc czyli mamy ogrzewacz tieru 5 i wiertło tieru 5, ale nic więcej tieru 5 nie mamy. No nic nie mamy więcej, to jest tyle. Dobra, czyli to jest wszystko, co w tym update'cie zostało stworzone. Choć jeszcze jest taka możliwość, że coś w tym craftingu może będzie. Nie, tutaj nic nie ma nowego. Larwy są nowe, okej. Chyba jedna, tak? Albo dwie. Albo te dwie, albo jedno, ale zdecydowanie ta larwa motyl Serena wygląda jakby była dosłownie kosmiczną larwą, tak wygląda. Co do liści, nowe drzewo zostało dodane, tak jedno chyba. Shreox, nasiona z drzewa. Mutagen Tieru drugiego. Mutagen Tieru drugiego? Co? Co to jest? Jest coś takiego? Tu się tego nie kraftuje? To gdzie to się kraftuje? Bo to wszystko to samo jest. Ej, skąd mówisz Mutagen Tieru drugiego? No to jest już interesujące. Tu nie ma. Boże, jest taki nowy crafting? Nie, na pewno nie. Ej, beka. Nie wiem, co ja mam zrobić szczerze, bo no nie da się go skraftować nigdzie, nie? Może tutaj coś mogę skraftować? A nie, bo to są po prostu tego. A, ja to muszę odblokować! Okej! To są przecież schematy do blokowania. No i te larwy są nowe, zdecydowanie. I jeszcze rzecz, której nie odblokowałeś, to jest mutagen tier 2, ul tier 2, dobra, no to wiadomo, lepszy ul po prostu. Faro motyl tier 2, dobra, no to po prostu rzeczy związane z biomasą i tak dalej.
większa. Czyli nie tylko dostaliśmy wiertła i ciepło, ale też dostaliśmy właśnie rzeczy związane z biomasą i tlenem. Spoko. Wiadomości żadnych nowych nie ma. Dobra, no to zacznijmy sobie może od monitora jako pierwsze. To będzie najprostsze do zbudowania. A okej, ten monitor jakiś duży jest. Czyli nie mam tak zbudowane rzeczami, a ja mam to zbudowane, czyli to nie jest nic nowego. Zwierzęta? Co? Okej, czyli twórcy przygotowują się do tego, żeby dodać zwierzęta do gry. Tego nie ma jeszcze, bo nie ma żadnego schematu i niczego związanego z tym, więc na tego nie ma, tak? Tak zgaduję. Ale dobra, ten monitor już był. Już go mamy po prostu. To super, to fajnie, że go mamy. Ale szkoda, że to nie ma nic nowego. Nie ma nowego monitorka, no ale dobra. Dobra, zajmijmy się budowaniem tych tierów piątych. Bo nie powiem, że wyglądają one potężnie. Kurde, ile to kosztuje rzeczy. Ja pitole, co jest nie tak? Może jako pierwsze, niech to będzie ogrzewator tieru piątego. Mam nadzieję, że to będzie większe od poprzedni, nie? Wygląda potężnie, oby nie było malutkie. Oby było... Dobra, otrzymałeś tą wiadomość. Dobra, no to trochę zrobili duże to takie. Ja pitole, co jest? No dobra, no postawmy to, nie? Ja pitole, to jest ogromne, chore! Co jest? Ej! Co jest? Tego tam widać nie było całego, jak ten schemat tu był. Jo, pitole, ja już byłem zawiedziony, nie? Jeszcze tak myślałem, kurde, pewnie zrobili małe, nie? No bo nie chcą robić jakichś wielkich rzeczy czy coś takiego, bo to będzie pewnie... He? To będzie jakaś ikona? What? Mniejsze, zaraz ogarniemy, ale no, myślałem, że nie będą chcieli robić dużo rzeczy, no bo to, nie wiem, będzie lagować, coś takiego i tak w ogóle. Dlatego stwierdziłem, myślałem, że po prostu teraz będzie takie, lepiej będzie wyglądać w ogóle, ale będzie malutkie. O, to pyk, normalnie rakieta! To jest wielkie jako to praktycznie, nie? Znaczy wiadomo, to jest szersze, nie? Ale to jest wielkie, to jest ogromne. Jopi, to, ej, jak o to będzie wyglądać? O kurde, ale to będzie wielkie. Ale oni stali po pandzie polecieli, to jest ogromne, przecież to jest ogromne. Ej, jestem dumny, że oni coś takiego zrobili, naprawdę, bo jeżeli będzie kiedyś tier 6, a pewnie będzie, to będzie może jeszcze większo tego. A to już będą tak ogromne struktury, że to jest super satysfakcjonujące. Ale to jest kozak. Ej, ja bym chciał tam na górę pójść jakoś. Sprawdzić, co na górze będzie. Okej, tu można stanąć, fajnie. Tam coś na dole widać, statystyki tego. Ej, zobaczcie, to jest wielkie, to wygląda jak ten. Jak silnik odrzutowca jakiegoś, albo silnik rakiety jeden. A po prostu silnik rakiety, w sumie to jest wielkości rakiety praktycznie. No, widać te stany tutaj, jakoś tam widać. No, ale my możemy sprawdzić statystyki w innym miejscu. Dobra, no mamy pierwsze top, następny musimy zrobić to. Tylko jest taki mały problem, że mam duży problem z osmium. I nie tylko z osmium, ale też z super alojem. No i głównie problem jest taki, że ten osmium wydobywa też inne rzeczy, przez co jest tego mało, ale jako, że teraz weszło coś takiego jak ekstraktor rudy tier 3, to możemy sobie go skryptować i zobaczyć, jak będzie leciały te rzeczy, te specjalne rudy, jak będą lecieć, gdy wybierzemy sobie tylko te specjalne rudy, jeżeli tak się da. Najbardziej potrzebuje zdecydowanie osmium, dlatego idziemy do naszej jaskini, w której kopie się osmium, super aloj się kopie, dlatego chodzi o super aloj. To może sobie zniszczę którąś z tych maszyn i sobie postawimy obok tą lepszą, na przykład to, bo to jest mniej rzeczy. Uwaga, niszczę to i teraz skraftujemy sobie tą potężniejszą, czyli tieru trzeciego. Dobra, to też jest duże, kurde, to też jest duże. A nie jest. Tak wydawało się. Dobra, robimy to. Pyk. I to jest tier 3. Jo, ale fajne. Ale to fajnie wygląda, jak z jakieś alienowskie coś po prostu to wygląda teraz. Ale kozaj, dobra, ile to jest miejsca? A, to wcale nie jest mniej miejsca, ta. I mogę sobie wybrać cokolwiek mogę wybrać? Nawet iryt? I co, będzie kopać? Czy to, po prostu mogę wybrać cokolwiek, ale jeżeli to tu nie ma tego, to nie będzie wypadać. Chyba tak będzie. Dobra, dam ten super alej, bo wydaje mi się, że tak jest po prostu. Ale spoko, bo nadal wiadomo, mniej miejsca, ale nadal tak naprawdę rzadko kiedy są trzy linijki aż super aloju i to będzie po prostu sam czysty super aloj, dlatego to jest lepsze niż to. Prawdopodobnie w przyszłości będzie tier 4, który sprawi, że to będzie to samo, tylko dużo większe, na przykład jak o to, nie? Czy coś takiego. Pewnie tak będzie, zakładam. Przynajmniej zrobili mi jeszcze skrzynkę, żeby potem móc zrobić jeszcze upgrade następnego, zakładam. No dobra, niech tak będzie. Niech się to wydobywa. Potrzebuję strzynkę super aloju, jeżeli chcę zrobić więcej tych maszyn. Mi potrzebuje też sporo osmiu, a to wszystko wydobyte póki co jest na fulla. I nasze teleporty no to działają normalnie, ale jak jesteśmy tu już w sumie, to wiem, że oni z tą jaskinią coś albo robili, albo będą robić. Zakładam, że tak, że będą robić, to jeszcze nie zrobili, co to? What? Co to jest o to? Jakaś dziwna magia z ziemi, widzicie? Jakaś dziwna magia. I to tylko w jednym miejscu, to nie jest tak, że tu wszędzie to jest, tylko jest to mnie jedno miejsce z jakąś magią. Ej, ja mogę to kopać jakoś? Nie mogę. Ale dziwne, zakładam, że coś tu będzie i oni po prostu dodali i zapomnieli o tym, że to dodali? Albo dodali tak, żeby ludzie się zastanawiali? Pewnie zgaduję, żeby się ludzie zastanawiali, dodali specjalnie. Ale no dobra, to coś tam będzie, zakładam, że tam będzie coś trzeba postawić, albo coś tam przyszło się będzie leżeć i wtedy te wrota się otworzą? Zgaduję, że tak będzie. Prawdopodobnie tak będzie. Na pewno tak będzie. Dobra, no nie wiem, czy na pewno, ale no prawdopodobnie tak będzie. Dobra, teraz
co do tego dziwnego połączenia, które mamy, tego czegoś, co tam pokazuje, jakaś rakieta czy coś, pójdę tam, teleportowałem się chyba jak najbliżej się tego da, choć może, że jest jakiś bliższy teleport komu do tego. Ale widzę już, że to jest biomie, w którym jest wodospad, na pewno, bo idziemy w tym kierunku. O, w ogóle, farcyt pulsarowy. Pełny ekwipunek, serio? A, okej, okay. Pełny ekwipunek. To jest gdzieś na dole po ziemią, dobra, to wiem, gdzie to jest. Tam było jakieś wielkie, dziwne drzewo wcześniej. To jest dosłownie te jaskinie, które tam na dole są. Z tymi chyba grzybami, czy coś takiego. Tam kiedyś nie było nic, bo pusto praktycznie. A teraz jest tam specjalne powiadomienie. Nie wiem, skąd to powiadomienie się wzięło i czemu ono tam jest, ale tu gdzieś powinno być wejście do tej jaskini, z tego co pamiętam. Tak, tu jest. Zobaczmy sobie, co to jest i czemu tu jest jakieś powiadomienie. Okej, czyli to jest tam, gdzie te wielkie drzewo jest na środku. Wydaje się, że tu nic za bardzo nowego nie ma z materiałów. Skrzynkę chyba oddali, bo chyba nie pamiętam, żeby ona była. Tak, to jest nowa skrzynka, bo na razie nic nie zbieram, pewien ekipunek. I tak te rzeczy dobra nie potrzebuję, kiedy sobie zbiorę. I co to? Otwórz ołtarz strażników. Pospolita raba się zrespiała nagle. Ołtarz strażników? Ej, o co chodzi? Klucz strażników. Wydaje się, że to dziwne urządzenie służy do otwierania mechanizmu. Czyli już dodali do gry jakieś rzeczy kosmiczne takie, takie alienowskie, naprawdę. Dodali to już do gry. Ej, bo tu jest... O, tu są koordynaty. Ej, okej, okay. Ja sobie screena tego walnę. Pyk, niech będzie i wyrzucę może jedną rzecz. O, to wyrzucę i wezmę to. Pum, mamy to. I tyle. Po prostu to mam. No dobra, nic tu więcej prawdopodobnie nie ma. Ej, możemy sobie pójść do tych koordynatów, zobaczyć czy serio da się to otworzyć, czy to po prostu będzie w następnym update'cie i dodali tylko kawałek tego. A jest taka szansa, że tak jest. Tu wydaje się, że nic więcej nie ma. Może jakiś ukryty skrzynek gdzieś, może dodali czy coś, ale tak to raczej nic tu nie ma. Dojdźmy te koordynaty w takim razie. Te miejsce, które jest na koordynatach, to te. Tylko że dużo niżej pod nami. Dlatego nie mam pojęcia, o co chodzi. To jest dosłownie ta skała duża, pomiędzy tymi dwoma biomami. Tutaj dosłownie pod nami, dosłownie pod nami. Tylko że na minus 40. I tu za bardzo... Nie wiem, czy jest jakieś wejście do tej skały, żeby wejść pod nią. To się wydaje trochę dziwne mega. Tu na przykład chyba możemy wejść pod skałę. Chyba jestem w skale teraz, tak, chyba byłem w skale teraz. Ale nie, nawet jak buguję to, żeby zobaczyć przez ścianę, to nie widzę za bardzo miejsca takiego, że coś by było pod tą skałą. W jakiś sposób, może jakbym zbugował to i wszedł tą skałę, może bym zaraz coś zobaczył. Ale to też jest mega ciemno, w ogóle tu nic nie widać przez ten biom czarny. To jest dosłownie gdzieś pod tym. Nie wiem, to jest mega dziwaczne, nie wiem o co chodzi. To jakieś dziwne koordynaty, albo ja źle odczytuję, ale raczej nie no. Odczytuję się, na górze było minus 464. Po środku było minus 40 i 97. No to mamy minus 300, wiadomo, no to tam jest minus 400 ileś tam. Minus 40 to jest dół góra, no to coś gdzieś na dole po prostu. I jest też 97, no to też było 97 o tam o. Nie, więc jedyne co jest nie tak to to, że minus 40 nam brakuje, czyli coś dość głęboko na dole. Że może, no nie aż tak głęboko, ale w miarę głęboko. O, jakiś temat, to sobie wezmę, czemu nie, dzięki. O, to jest te jaskini, a może jednak to jest pod tym, bo to w sumie celuje się tak tutaj w tą lewo, ale to by nie miało sensu, czemu w tej jaskini miałoby być coś takiego. A może jednak, o, tak, czyli jednak, to jest tutaj, ja naprawdę, ej, to czemu tam jest klucz, a tu jest wejście, co to za dziwne, co? I tak jak myślałem, te takie dziwne coś widzicie, co tak faluje, takie, znaczy nie faluje, takie kropeczki magii, to też tam były w tamtej piramidzie też tak jakby, nazwijmy to piramidą, i tam też pewnie będzie ołtarz i klucz, który trzeba wsadzić, ej, ja już wiedziałem, że więcej tak będzie, jak tylko te takie coś zobaczyłem, nie, to tak wyglądało po prostu, to jest potwierdzenie tego, nie, no, włożę to tu, nie, wkładam i otwiera się. Juuu! Co jest? O kurde, to jest normalnie jakaś alienowska pasa? Bardzo wąskie te przejście macie, wiecie? Jos, ujuj. Ole, oni mocno, co jest, jak się sypie wszystko fajnie, jakie dźwięki też. No chyba mogę już wejść raczej. Ej, ale to będą dziwne dźwięki. O, skończyło się. I to jest naprawdę wąskie przejście. To może oni byli jacyś tacy wielcy te alieny, nie? Takie wysocy chudzi tacy na przykład byli. Trochę jak ze Star Warsów może? Jak te klony się rodziły. I tam były to tacy wielcy, co mają takie długie ręce mieli w ogóle. Nie, z takim czymś się skojarzyło mniej więcej. Nie wiem jakie inne skojarzenie podać takie, żeby powiedzieć wam o co mi chodzi. Ale, no, nie wygląda to jak coś alienowskiego, tylko bardziej jakby sobie ludzie zrobili coś takiego, bo to nie wygląda na jakieś bloki alienowskie, to nie wygląda na jakieś Subnautice czy coś, nie, to wygląda tak zwyczajnie, jakby to kamień był, po prostu jakiś taki dobrze, ładnie zrobiony i tyle. No, ani trochę to alienowsko nie wygląda, ale okej, okay. Czytaj wiadomość.
Po tylu latach, wszystkich cierpieniach, postanowiliśmy opuścić naszą ojczystą ziemię. Idź jak najdalej, aby zbudować nowy dom. Daleko od terroru, daleko od walki, daleko od nich. Pozostać w ukryciu i żyć tak, jak przez wieki. Starannie wybraliśmy miejsce, w którym moglibyśmy być bezpieczni. Zabraliśmy ostatnie z naszego gatunku na nasz największy statek i pewnej pamiętnej nocy wyjechaliśmy. Dziwnie to brzmi strasznie, ale może tłumaczenia tak po prostu zjem. Uciekają od niekończącego się nasycenia bardziej niż oni sami. Albo może po prostu taki język tu dziwny jest? Taki pradałem czy coś, jest jakiś przetłumaczony? Okej, czyli to było... Mogę to zebrać? Nie mogę. Rok nie wiadomo jaki. To była jakaś cywilizacja kiedyś, która zażyła na tej planecie i było coś, co tą cywilizację nękało w jakiś sposób. Albo to była inna jakaś cywilizacja, też bardzo zaawansowana, albo może jakiś... Choroby raczej nie, jakiś wroga chyba mieli po prostu, który ich nękał czy coś, nie mam pojęcia. Dobra, a tutaj? Najpierw uderzyło nas podobieństwo. Byliśmy prawie tacy sami. Nasi naukowcy powiedzieli nam, że to dlatego, że nasze ciała niebieskie były identyczne pod każdym względem. Więc nasza ewolucja, choć niezależna, była podobna pod każdym względem. To było jak spotkanie z kuzynem, o którym nigdy nie wiedziałeś. Bracia nazywali nas nawet, gdy zaczęli lądować na Trea. Kilka statków kosmicznych, które zmieniły się w dziesiątki i powoli nasze zmartwienia rosły. Nasze główne różnice kryły się głęboko w środku. Biologicznie byliśmy identyczni, ale nasze umysły zostały ukształtowane inaczej. Z powodu losu czy natury, faktem jest, że kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, było już za późno. Strażnik. What? Ale dziwne. Troszkę mi się wody pić chce. Muszę szybko wodę jakoś wziąć, bo zaspadnę. A, o tyle dobrze, że tu jest woda. Za friko. I następne koordynaty, tym razem one są wszystkie na plus. Ja chyba wiem, co to za koordynaty już są. To pewnie tam u nas, ta piramida, zakładam. Co jest? To są statki kosmiczne! O kurde, to jest statek kosmiczny wielki! Czy my będziemy mogli w przyszłości go... Ej, nie mogę tu latać, jak tam spadnę, to zginę chyba. Kurde, jest tam z... Czemu nie mogę latać? Czemu mi nie działa jetpack? No jetpack nie działa w tym miejscu. Jaka beka, ty co to? Pospolita Realma. Nie, weź zapisz to, ja muszę tam skoczyć normalnie. Pyk. Zginąłem. Mam nadzieję, że wczytał mi dobrze, dobra, czyli specjalnie to zrobiłem, żeby do statku tego wejść się nie dało i polecieć się też tam nie da. Znaczy, w sumie mógłbym chyba. Dobra, zbuguję to, wiecie co, użyję przycisku odbugowania, czyli tego i sobie tu pójdziemy. Jak się nie da latać, to się trzeba poradzić w ten sposób sobie. To jest pewnie tekstura, a to nie tekstura, to można chodzić po tym. O kurde, mogę chodzić po tym statku normalnie. Ale kozak. Dobra, czy jest coś... Za statkiem. Zobaczmy, pójdźmy najpierw na koniec tego jaskini dużej. Zgadzam, że tu jest koniec i tu pewnie nic nie będzie. Tak, nic nie ma dosłownie, to jest po prostu końcówka. Żadnego przejścia, tak? Jakiegoś ukrytego? Nie. Dobra, to możemy pójść na statek całkowicie. Weźmy sobie na jego górę. No to co się zrobić? No, tu nie ma żadnego wejścia, nic takiego, ale zakładam, że może fabuła kiedyś pociągnie się do takiego stopnia, że będziemy mogli może tego statku użyć jakoś. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Jest tam coś w środku? Nie, tam w środku chyba nic nie ma. No, tu w środku nic nie ma, z tekstur tam nie ma. Dobra, czyli on jest po prostu zrobiony, żeby sobie na niego popatrzeć. Ej, fajnie, ale ten statek też nie wygląda na jakiś, bardzo jakiś taki, wiecie, OP czy coś, nie? Wygląda bardziej jak nasza technologia. Myślałem, że to będzie bardziej coś zaawansowanego, ale wygląda to, że nasza technologia, którą obecnie mamy, jest naprawdę mega zaawansowana, jak tak patrzę. No, zresztą możemy sterformować planetę w chwilę dosłownie, no to na pewno jest mega zaawansowana. Dobra, to chodźmy teraz do tej piramidy. Dobra, wchodzimy do jaskini Super Alloy. Czy to jest to miejsce? Tak, już chyba widzę po koordynatach, że to jest to miejsce. No, to jest to miejsce. Tylko, że... O, pojawiło się teraz! Dobra! Otwieramy to. Otwieramy te przejście. Big! Ło, te wrota są już ogromne, nie? Ciekawe, że będą jeszcze jakieś jedne w grze. Może coś dodali. Ej, fajnie, że teraz to może wszystko potwierać i fajnie, że jakaś fabuła w końcu jest i jakieś takie dziwne rzeczy, typu jakieś właśnie alieny i tak dalej. Że to jest po prostu inny gatunek, nie? To jest po prostu inny gatunek. A, to się dalej otwiera chyba. Dobra. To jest po prostu inny gatunek jakiś, który tu kiedyś żył na tej planecie. I on coś tam opowiadał o całej swojej historii i też nie tylko. Nie powiem, że dźwięki trochę straszne są, ale idziemy dalej. Jest tu zwykłe przejście po prostu, dobra. To nie zakładam, że następne historie będą. Kurde, to jakiś labirynt będzie? No pójdę tędy na razie może. Następny klucz. I koordynatów nie ma. Czyli zakładam, że to koordynaty się kiedyś pojawią? Pewnie?
Albo ten klub jest potrzebny za chwilę tutaj gdzieś. Gdzie my teraz wychodzimy? Jol, to są ogromne miejsca, naprawdę, to jest ogromne wszystko. No bo to mnie skacze, bo zginę pewnie. Tak, już latać nie mogę, więc żeśmy zabrali latanie. To jest akurat, no mało logiczne trochę, że mi latanie nagle zabierają, ale niech będzie. Jo, to są ich hacjenty, tu są jakieś schowane ich. O kurde. Ale mają dziwną architekturę mają, szczerze, taką z naszych starszych lat trochę bym powiedział, tylko lekko zmienioną, czy coś takiego. Ej, następny ten? No bo no wezmę to, nie, bo nie wiem, czy to ma tu leżeć, czy co mam z tym zrobić, ale wezmę to, myślę, czy czegoś przyszło się przyda. W środki pewnie zakładam, że jakoś super zrobione nie są dobrze. No, nie wiem czemu z drewna to jest wszystko porobione, tak jakby ktoś tu przyszedł przed nami i też, który zwiedzał sobie tą planetę i sobie tu zrobił z drewna po jakieś mosty czy coś. Mamy coś do poczytania. Minęły pokolenie od wielkiej migracji, ale nie zapomnimy o naszej historii, a wiedza ta jest starannie przekazywana każdemu z naszych pociech. Okej. Nasi maestrowie bacznie obserwują ich ewolucję. Widzimy teraz, jak prymitywni byli, a jednocześnie tak potężni. Jak na ironię, ich destrukcyjny charakter sprawia, że stale się rozwijają i krok po kroku zwiększają swój zasięg. Zbliżając się coraz bardziej, jesteśmy twardzi, że do tej pory byliśmy bezpieczni, ale teraz musimy znaleźć sposób, aby uniknąć ponownego spotkania z nimi. Nie popełnimy tego samego błędu, co za pierwszym razem. Nie wiem, o kim oni gadają, serio. Jakiś inny gatunek był, który był jakiś agresywny czy coś? Po prostu? I czy on żył z nimi, czy coś ten deseń? Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale zdecydowanie było to coś, co nazywają nimi. Tylko nie wiem, co to jest jeszcze. No chodźmy tędy, następny budynek i też te drewniane przejścia chyba właśnie tego są, żeby się przekonać i dostać po prostu. A, fajnie, że nie mam jetpacka, to nie mogę sobie polecieć, okej? To sobie będę musiał z buta iść, nawet jak spadnę. Dobra, jest tu coś ciekawego? Wychodzi na to, że nie. Chodź tu może. Nie, też nie. O, tu następne przejście jest. Jopitul, jakie parkoury, no moje asasynem teraz jestem jakimś. Coś takiego. Dobra, tam jest przejście dalsze, ale tu coś mamy. I następną plakietkę. I to chyba byłoby tyle, chodź. Tu coś jeszcze jest, co zaraz tam pójdziemy? Co w tej pakietce jest? Drenaż orbitalny, urządzenie obronne, dziennik obserwacji. Urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem, a nasz test jest rozstrzygający. Jeśli kiedykolwiek ten, który nazywa siebie ludźmi, zbliży się do tej planety, wysysa to energię z ich statków i uniemożliwi im komunikację. Nasze założenie jest takie, że urządzenie skutecznie zmniejszy ich wysiłek, aby zbliżyć się do tej części nieskończoności, co doprowadzi ich do rozprzestrzenienia się gdzie indziej, jeśli nadal będą to robić. Nasze obejrzenia są rozstrzygające. Da nam to co najmniej kilkaset lat spokoju, strażnik. Co to za istoty są w takim razie? To jakiś wirus czy coś? Ja mam pojęcia. What? Ale dziwne. Bo tu mamy następne coś. Chyba do zebrania. Choć tu są koordynaty. O kurde. Następne koordynaty. Ale zaraz, te koordynaty są gdzieś tutaj blisko. Tak jakby. Obok nas gdzieś. A gdzieś wyżej, gdzieś nad nami? Okej, dziwne trochę. Dobra, zrobię screena tego sobie i sobie zbiorę. Ale ja już mam trzy klucze. Na co mi te trzy klucze są? What? No chyba te poprzednie klucze są po prostu takie przygotowania, że będą po prostu przejścia jeszcze jakieś inne, ale na razie nie ma, dlatego po prostu se leżą i tyle. Tak zakładam, więc będą się tak tu wrócić do tych wszystkich koordynatów, zakładam. Dobra, to chodźmy dalej. Co będzie tutaj? O! Co ja zrobię? Co to jest? Ja co piszę przed tym, żebym nie zginął czy coś? Ja pitul, to jest takie słońce? Ej, co to? Co to spada z tego? Piasek? Piasek z tego spada? O, co tu biega? Mogę tego dotknąć? Czy zginę? Nie, mogę tego... mogę tego dotknąć, uderzyć się w głowę mogę tym. Ej, ale... Dobra, nic się nie stało. Safe, poszedł. Trochę sobie spadłem, nie ogarnąłem. O, larwa się zrespiła pod tym. Siema, larwa, siema. Nie wiem, co to jest, naprawdę nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Co to jest za dziwne coś wielkie? To wygląda jak jakaś kula energii wielka. Imitacja słońca lub, nie wiem, coś, co tworzy piasek. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale no, wygląda zarobiście, to na pewno. No chodźmy do tego jeszcze innego miejsca, gdzie są te koordynaty, bo to jest ostatnie miejsce, jakie mogę tak naprawdę sprawdzić. I to jest gdzieś wysoko, bo to jest na setnym piętrze, my jesteśmy na 40. Teraz byśmy na 40, teraz na 10 jesteśmy. Więc to jest gdzieś nad nami dosłownie. Jest jakaś następna budowla. Mogę ten klucz zabrać? Nie, tylko że się zabrać nie da. To dobrze, to spoko. Albo wiecie co? Do następnej budowli, jeżeli taka w ogóle istnieje, a chyba istnieje, jak są koordynaty do niej, pójdziemy sobie w następnym odcinku, tak samo w następnym odcinku też tworzymy sobie Virtuo Pieru Piątego. I nie tylko, bo mamy też jak jeszcze auto rzemieślnik. Też sobie to skraftujemy i przystosujemy, zobaczymy jak to działa. I też postaram się wbić
większy poziom w owadach, bo to chyba tylko tutaj schematem brakuje. Tak, tylko tutaj wszystko nie jest zrobione na maksa. Owady sobie wbijam na wyższy poziom, a tu dość dużo będzie trzeba wbić, no. 50, 200, 250. O kurde, mam nadzieję, że zrobili coś, żebym mógł jakoś serio to szybciej do tego dojść, bo to strasznie dużo. No ale odblokujemy sobie wszystkie trzy schematy i zrobimy sobie te lepsze farmy też, które do niczego nam się obecnie nie przydadzą, ale jak przyjdą następne obiekty, to na pewno będzie to przydatne do następnych nowych schematów. A na ten moment dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie jakieś rady albo są jakieś znajdźki, sekrety, które dali do Planet Craftera obecnie i znacie ich położenie, miejsce lub co za sekrety są, możecie napisać, to w następnym odcinku ja po prostu pokażę. Bo zakładam, że są rzeczy, które po prostu twórcy sobie o tak powsadzali. Jak wiecie, ten sekret, który tam był z tym ciałem, no tego się normalnie znaleźć nie da, nie? Więc to trzeba znaleźć po prostu przypadkiem. Zakładam, że są osoby, które już poznajdywały jakieś sekrety nowe. Jeżeli je znacie, możecie napisać, na pewno je pokażę i sprawdzę. No ale jeżeli macie takie rzeczy, możecie napisać, jeżeli się podobało, możecie zostawić łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z Planet Craftera i na następnej części z tego update'a, zostawcie suba, żeby dostać powiadomienie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!